na piknik służb, tam będzie męsko i sympatycznie bez rzucia piłeczki. Tak. Tak. I z długimi jedynkami, które są ładne. O, bardzo dziękuję. Proszę. Bardzo. Ponownie witamy z Kobylej Góry, gdzie trwa wielki piknik służb. To właśnie tutaj dzisiaj policja, pogotowie, straż pożarna, te służby pokazują, jak ważna jest koordynacja, jak ważna jest szybkość działania, szybkość podejmowania decyzji. Ten piknik jest także otwarciem wielkich manewrów Renegade Sarex 2022, gdzie służby będą ćwiczyły najróżniejsze scenariusze, najróżniejsze epizody, w czasie których zagrożone jest ludzkie życie. I w wielu tych przypadkach właśnie bardzo ważny jest czas. Tak jest na przykład, kiedy okazuje się, że zaginie nam bliska osoba. Z nami Błażej Świętek z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Szukamy i ratujemy oraz oczywiście pies ratowniczo poszukujący Honda. Pies się dopiero jeszcze szkoli, co prawda. Będzie miała w tym roku egzamin. A pierwszym krokiem, który trzeba zgłosić przy zaginięciu, jest zgłoszenie tego na policję. Jest to najważniejsza czynność. Nie czekamy 48 godzin, jak to jest w micie. Trzeba to zgłosić od razu, jeśli wiemy, że coś się może stać złego. Czyli czas. Tak, czas jest najważniejszy tutaj. Czas może uratować życie. Wiadomo, że jak starsza osoba wyjdzie, ona nie ma już takiej sprawności kondycyjnej, takiej siły. Ona potrzebuje jak najszybciej dostać pomocy, szczególnie jeśli bierze na stałe leki. Jeżeli zgłaszamy się do Was, takie zaginięcie osoby bliskiej, jakie Wy podejmujecie działania, co robicie? Kontaktujemy się przede wszystkim z policją, która jest na danym regionie, z komendą powiatową. Kontaktujemy się z rodziną, wprowadzamy na stan gotowości, następnie alarm, zbieramy naszą ekipę i wyjeżdżamy do poszukiwań. Jest jeszcze przeprowadzony wywiad z rodziną, żeby ustalić najważniejsze szczegóły w zależności od rodzaju poszukiwań, od charakteru osoby zaginionej. Trzeba po prostu wiedzieć, kogo i gdzie szukać, a to odpowiednio wytypować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście na pikniku, oprócz służb, które wszyscy znamy, czyli policji, wojska, pogotowia ratunkowego, są także służby oczywiste. Na przykład Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego. Nie mylić z ratownictwem górskim. Marcin Świerczek z nami. Dzień dobry. Czym się właśnie to różni? Co to takiego, ratownictwo górnicze? No przede wszystkim podstawą naszej działalności, najważniejszą, to jest interwencja. Interwencja gdzie? Oczywiście w kopalniach podziemnych. Tam, gdzie w wyniku niestety katastrof, czy również jakichś zdarzeń losowych, musimy ratować życie ludzi, jak również same mienie kopalni. Nasza służba została tego podwołana, ale nie tylko ratownictwo górnicze w sensie, bo również jako Krajowy System Ratowniczo-Gasiczy działamy również na powierzchni. Na przykład działaliśmy również w poszukiwania grotołazów przy pomocy Tatrzyńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Zatem jakie trzeba mieć wykształcenie, jakie umiejętności, aby wstąpić w szeregi Waszej służby? Przede wszystkim kandydat na ratownika górniczego musi być pracownikiem kopalni, musi mieć ten staż, musi po prostu, my to mówimy tak kolokwialnie, nauczyć chodzić się po dole, tak, w naszym slangu. A później to już specjalistyczne badania, później specjalistyczny kurs, no i przede wszystkim kondycja i warunki psychiczne. To jest najważniejsze w naszej służbie. Dlatego, że no, jesteśmy teraz świeżo po bardzo dwóch trudnych akcjach, bardzo trudnych. Nie obawiam się użyć słów, arcytrudnych akcjach. I tutaj również ta weryfikacja kondycyjna i psychiczna bierze udział. Zatem jakie będzie Wasze zadanie w czasie tego pikniku i w czasie manewrów Renegade Sarex? W czasie tego pikniku chcemy, przyjechaliśmy ze Śląska, tak? Chcemy wszystkim tutaj, jesteśmy w obwodzie wielkopolskim, chcemy przybliżyć działania służb. Wyposażyliśmy tutaj nasze stanowiska w procent sprzętu, który wykorzystujemy, ale chcemy pokazać, nauczyć ludzi, że o nas nie było tylko głośno w momencie katastrof górniczych. Chcemy pokazać, że my jesteśmy w 365 dni w roku, czuwamy, nie tylko żebyśmy byli, że tak powiem, medialni i było nas głośno w przypadku katastrof. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że my jesteśmy i czuwamy nad bezpieczeństwem kopalń. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Właśnie temu ma służyć ten piknik, abyśmy mogli sami przyjść, spotkać się, zobaczyć na własne oczy, jak wygląda koordynacja służb, jak wygląda ich praca, co możemy sami zrobić, aby ratować swoje życie, kiedy jest ono zagrożone. Nie brak także grup rekonstrukcyjnych. Z nami jest grupa z Wojsk Akademii Lądowych z Wrocławia, którzy przeprowadzą tutaj pokaz musztry oraz pokaz salwy. A zatem raz, dwa, trzy...